Radio 90 też prowadzi transmisję na żywo. Witamy, pozdrawiamy. Pozdrawiamy redakcję nowin. Oczywiście, pozdrawiamy. Oglądamy materiały, oglądamy. Pozdrawiamy również redakcję nowin z Zaciłosza. Dziękuję Witam Was ponownie z tej strony, Przemek Niedźwiecki. Znajdujemy się tuż przed cmentarzem Jeruzalem w Raciborzu. Za moment ostatnie pożegnanie zastrzelonego policjanta świętej pamięci, młodszego aspiranta Michała Kędzierskiego. Wyjdziemy za tym konduktem pokrzepowym, wiesz? Dobra, już odpalamy, trzymaj się, bo...
wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata wskrzesił chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Michała. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszaj zmarłych do życia. Obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym. Prowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty posilałeś naszego brata najświętszym ciałem i krwią swoją. Daj mu udział w uczcie Twojego Królestwa. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za Twojego sługę Michała. Wyzwól go z więzów śmierci, daj mu udział w radościach raju z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Szanowni Państwo, za chwilę, zgodnie z ceremoniałem policyjnym, policjanci z asysty honorowej złożą biało-czerwoną szarfę, którą odbierze kierownik jednostki, w której służył aspirant Michał Kędzierski. Po przekazaniu szarfy komendantowi powiatowemu Policji w Raciborzu w momencie złożenia urny do grobu zostanie odegrane hasło Wojska Polskiego. Następnie zostanie wykonana salwa honorowa, a po salwie zostaną włączone sygnały dźwiękowe z pojazdów służbowych.
Niech was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Złożymy ciało naszego brata w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Szanowni Państwo, przed nami moment złożenia wieńców. Jako pierwsze zostaną złożone wieńce od najbliższej rodziny. Następnie zostanie złożony wieniec od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezesa Rady Ministrów. W dalszej kolejności wieniec złoży minister spraw wewnętrznych i administracji, komendant główny Policji, komendant wojewódzki Policji w Katowicach, komendant powiatowy Policji w Raciborzu, a także zostaną złożone wieńce komendantów wojewódzkich Policji, szkół policyjnych z całego kraju oraz wieniec komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji i Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Po złożeniu wymienionych wieńców, wypełnieniem ceremoniału policyjnego będzie odegranie przez trębacza melodii Śpi kolego. Po wykonaniu melodii Śpi kolego, wieńce lub wiązanki kwiatów złożą przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych oraz formacji i instytucji współpracujących z policją, przedstawiciele związków, stowarzyszeń, a także przyjaciele, koledzy i znajomi. Po złożeniu kwiatów bardzo proszę o pozostanie i chwilę zadumy nad grobem zmarłego. Bardzo prosimy również, aby nie podchodzić z kondolencjami do rodziny.
Zanieśmy jeszcze raz modlitwę do Boga za naszego współbrata Michała. Niech ten, który jest bogaty w miłosierdzie, otworzy dla niego bramę życia wiecznego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Dobra? Za mną. Chodź. Baczność, prawo, zwrot, na wprost, marsz. Uroczystości pogrzebowe dobiegają końca. Świętej pamięci Michał Kędzierski, młodszy aspirant, policjant, zastrzelony na służbie, został pochowany na cmentarzu Jeruzalem w Raciborzu. Dziękuję za uwagę. Przemek Niedźwiecki.